Nowy darmowy menadżer modów od EA dla wszystkich graczy The Sims 4. Hej rybeńki, to Aquamaryna. Zapraszam Was na już mój 7 odcinek Sims Muscle, czyli codziennych publikacji w grudniu. Dzisiaj mam dla Was mega fajną informację, bo w końcu stało się coś, na co wszyscy czekaliśmy od czasów live'a twórców Behind the Sims Summit. 6 grudnia otrzymaliśmy dostęp do nowego oficjalnego menadżera modyfikacji. Ogólnie kilka tygodni temu EA zakomunikowało nam, że współpracują z Overwolfem i Skewerforge nad nowym bezpiecznym miejscem do modów. Ja już kilka razy wspominałam Wam o tym nowym wynalazku, ale dopiero teraz dostajemy jego pełną formę. W tym odcinku pokażę Wam, jak go zainstalować oraz jak z tego wszystkiego korzystać. Więc rybeńki, kawusie lub herbatka, bo lecimy z tematem. Na samym początku zobaczymy, jak w ogóle wygląda strona internetowa. Po prawej stronie mamy w bardzo prosty sposób przedstawione sortowanie. Znajdziemy tu takie zakładki jak wszystkie mody, rozgrywka, narzędzia, kariery, cechy, pozy i animacje, aspiracje, wydarzenia, scenariusze, mody sterujące, mody różnorodne, przepisy kulinarne, mody dedykowane do zakładki lubię, nie lubię oraz funkcjonalne obiekty i poprawki błędów. Niestety, to wszystko występuje w języku angielskim i zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób może to być dość niewygodne. Póki co nie ma polskiego tłumaczenia i nie wiadomo, kiedy będzie. Ale myślę, że warto to śledzić, bo może kiedyś się ono pojawi i nas pozytywnie zaskoczy. Więc aby wejść w ustawienia języka, musimy kliknąć w prawym górnym rogu nasz awatar, potem wybrać opcję ustawienia, następnie preferencje, rozwinąć zakładkę language i trzymajmy kciuki, aby język polski się kiedyś tutaj pojawił. Wróćmy znowu do katalogu modów, bo oprócz wygodnego sortowania mamy jeszcze filtrowanie. Możemy wybrać dowolne rozszerzenie, w tym i wersję gry. Możemy filtrować według daty stworzenia, ostatniej aktualizacji, po nazwie, po popularności oraz po łącznej liczbie pobrań. Obok filtrów znajduje się jeszcze opcja wyszukiwania. Tu możemy wpisać nazwę modyfikacji, która nas interesuje lub ogólne zagadnienie, jak chociażby love, czyli miłość. I w przypadku słowa love wyskoczy nam wszystko to, co będzie pokrewne do danej treści. Myślę, że jest to proste i zrozumiałe, więc możemy przejść teraz do pobierania modyfikacji. Załóżmy, że interesuje nas MC Command Center. W tym przypadku wystarczy, że zaznaczę okienko wyszukiwania, wpiszę MC i kliknę Enter na klawiaturze. Pamiętajcie, że okienko musi być zaznaczone, bo w sumie nie ma tutaj żadnej lupki, którą moglibyśmy kliknąć, aby szukać. Więc musimy się faktycznie posługiwać klawiszem Enter. Przynajmniej ja to tak widzę, no chyba, że jestem bardzo ślepa, ale próbowałam wszystkiego. Szukamy odpowiedniej modyfikacji i w zasadzie z tego miejsca mogę ją już pobrać. No ale oczywiście my wejdziemy dalej, bo przecież poznajemy to wszystko. Teraz znajdujemy się na głównym profilu modyfikacji. Pierwsza zakładka to opis. I tu moderzy zazwyczaj zostawiają nam informacje związane z ich ogólną działalnością. Ewentualnie linki, które możemy odwiedzić, jeśli na przykład jesteśmy zainteresowani ich ogólną twórczością i tak dalej. Druga zakładka to pliki i to coś, po co tutaj właściwie przyszliśmy. Na samej górze znajduje się plik do pobrania, ten, który jest najnowszy, aktualny, w sumie najprościej mówiąc plik główny. Pod plikiem, nieco niżej, mamy regularnie aktualizowany opis z uwzględnieniem listy zmian, jeśli przy aktualizacji moda takowe się pojawiły. A na samym dole mamy ostatnie pliki, czyli takie pliki, które były aktualne w poprzednich wersjach gry i w poprzednich aktualizacjach. Została nam jeszcze trzecia i ostatnia zakładka, relacje. Najprawdopodobniej z czasem będą się pojawiały tutaj wszystkie mody, które są niezbędne do poprawnego działania danej modyfikacji lub jakieś takie oficjalne współprace pomiędzy moderami. Ale tego nie jestem pewna w 100%, to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Za słowem relacja w sumie wiecie doskonale, że może iść naprawdę wiele rzeczy. Spójrzmy jeszcze na prawą stronę, bo tutaj mamy informacje takie jak identyfikator projektu, kiedy został dany projekt utworzony, kiedy występowała ostatnia aktualizacja jego treści, i możemy poznać całkowitą liczbę pobrań. Mamy jeszcze dwa warianty, jeśli chodzi o followowanie, czyli śledzenie. I w tym przypadku możemy kliknąć śledzenie projektu bądź śledzenie użytkownika. Skupmy się najpierw na śledzeniu projektu, bo wyskoczą nam tu ustawienia powiadomień i możemy je zaznaczyć, że chcemy na przykład otrzymywać powiadomienia tylko gdy pojawią się jakieś uwagi, aktualizacje plików oraz aktualizacje faz lokalizacji. Niestety nie wiem, o co dokładnie chodzi z tą trzecią opcją, ale na szczęście nie musicie jej zaznaczać. Wystarczy tylko jedna opcja, ta z aktualizacją plików. I w sumie dla nas wszystkich ona będzie najlepsza. Drugą opcją obserwacji jest wspomniane już wcześniej followowanie konkretnego użytkownika. I tu możemy zaznaczyć serduszko przy nazwie twórcy moda. Prawdopodobnie w tej zakładce może pojawić się więcej niż jeden użytkownik, ale to pewnie w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z pracą grupową lub po prostu zespołem moderów. Poznaliśmy już szczegółowo stronę, to teraz w końcu możemy pobrać plik. Klikamy po prostu download i to wszystko. Plik automatycznie pobiera nam się na komputer i zapewne na waszych urządzeniach trafi po prostu do folderu pobrane. Bądź download. Reszta kroków powinna wam być już znana. Wypakowujecie pliki, jeśli są spakowane i wystarczy, że umieścicie je w folderze mods. I to tyle. Przed chwilą poznaliście sposoby pobrania plików bez menadżera, to teraz warto Wam pokazać, jak to nowe narzędzie zainstalować i jak z niego faktycznie korzystać.
Menadżer jest mocno promowany przez stronę, więc w zasadzie nie musimy nie wiadomo jak długo szukać instalki. Wystarczy w lewym górnym polu kliknąć Kurs for App, następnie zostaniemy przeniesieni na stronę internetową, gdzie znajduje się możliwość wyboru systemu operacyjnego. Ja jestem użytkowniczką Windowsa, więc mogę kliknąć dosłownie w pierwszy przycisk pobierania. Instalkę możemy zapisać dosłownie w dowolnym folderze. Ja w tym przypadku wybieram swój tradycyjny folder pobrane. Otwieramy plik i przechodzimy do instalatora. Jeśli nie macie automatycznie zaznaczonego języka polskiego, to jest dobry moment, aby go teraz wybrać. U mnie jest on zaznaczony, więc ja po prostu przechodzę dalej. Następnie wybieramy miejsce w komputerze, gdzie chcemy, aby program był zainstalowany. Ja oczywiście zostawię wszystko tak, jak jest, bo mi pasują takie ustawienia. Dodatkowo chcę, aby program utworzył mi skrót na pulpicie do CureForge, ale nie chcę samego Overwolfa. Ostatnia rzecz to potwierdzenie regulaminu, zaznaczamy i przechodzimy dalej. Na koniec dostajemy informację dotyczącą reklam oraz, że nasze dane są wykorzystywane do różnych pomiarów. Mi takie rzeczy są generalnie niepotrzebne, więc tu możemy sobie wszystko wyłączyć. Wystarczy kliknąć przycisk po lewej stronie, zapisujemy i przechodzimy do serwisu, no i zaczyna się cała instalacja. Chwilę trzeba poczekać, więc w międzyczasie, kochani, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. No i mamy to! CureForge i Overwolf zostały zainstalowane pomyślnie. Klikamy uruchom i czekamy. Ja skipuję intro, ale przywitamy się. Sul, menadżer modów CureForge pozwala cieszyć się modami ECC w bezpiecznym, wyselekcjonowanym środowisku, zapewniając łatwość użytkowania i wysoką jakość zawartości. Odkrywaj, instaluj, zarządzaj i aktualizuj wszystkie swoje mody ECC, wszystko w jednym miejscu. No i fajnie. Menadżer od razu synchronizuje gry. Mi od razu wrzuciło Minecrafta i Simsy. Możemy też sobie przejść do strony głównej i podejrzeć ogólnie, jakie są jeszcze gierki obsługiwane, więc tu, kochani, jeśli macie jeszcze jakąś ochotę, to proszę bardzo, możecie sobie skonfigurować inne gry. Ale tylko Simsy w tym odcinku będą nas interesować. I menadżer chcemy dostosować do naszych potrzeb, więc zacznijmy od języka polskiego. Możemy sobie zmienić ustawienie właśnie z angielskiego na polski. I tu na szczęście mamy taką opcję, nie to co na stronie internetowej. Tutaj mamy to troszkę inaczej zrobione. Klikamy na zębatkę w lewym dolnym rogu, następnie Languages, czyli języki, i zaznaczamy polski. Wychodzimy z ustawień i przechodzimy do zakładki The Sims 4. W zakładce znajdują się nie tylko modyfikacje i obiekty CC, ale również znajdziemy tutaj pliki tray, czyli wszystkie składniki naszej biblioteki. A mówiąc nasza biblioteka, mam na myśli miejsce zapisu naszych prac bezpośrednio w grze, czyli to są wszystkie nasze zapisane simy oraz nasze domki, bądź jakieś tam inne parcele, pokoje i tak dalej. Specjalnie dla Was na potrzeby tego poradnika opróżniłam swój folder moc i zostały mi tylko pliki zapisane w grze, czyli pliki tray. Więc tutaj od razu Wam podpowiem, że jeżeli usuniecie modyfikacje z folderu moc przy włączonym menadżerze CureForge, to niestety, ale będziecie musieli go wyłączyć i włączyć ponownie w ramach odświeżenia. No niestety, to wszystko musi się po prostu załadować na nowo. Teraz dla przykładu pobiorę MC Command Center. Wystarczy oczywiście wpisać MC w skrócie i klikamy Enter. Następnie klikamy w modyfikację i ponownie możemy przejrzeć jej cały opis, informacje o zmianach, zobaczyć nawet rzuty ekranu, jeżeli faktycznie jakiś mod je posiada, oraz pobrać poprzednie wersje. Nas interesuje oczywiście najnowsza, więc klikam Zainstaluj. I w tym dosłownie samym momencie do mojego folderu moc wpadają pliki danej modyfikacji. Powiem Wam tylko tyle. To było bardzo satysfakcjonujące, jak te pliki same się wgrywały. Ja nic nie musiałam przenosić, tylko po prostu raz kliknęłam. Teraz dla przykładu pokażę Wam, jak całkowicie usunąć taką modyfikację. Bo na przykład może być tak, że jednak będziecie chcieli zrezygnować z tego MC Command Center. Więc najeżdżamy kursorem na wybranego moda, zaznaczamy symbol w lewym górnym rogu, następnie możemy najechać na opcję Usuń, nieco wyżej, ewentualnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Delete Mod. Dzięki tej akcji wybrane pliki zostaną automatycznie usunięte z folderu moc, więc też nie będziecie musieli nic ręcznie robić. I tutaj jeszcze warto dodać, że jeśli chcemy się pozbyć większej zawartości, to klikamy na więcej plików. Następnie Usuń i to tyle. Także to jest wszystko naprawdę bardzo proste. Przejdźmy sobie jeszcze do ustawień i po lewej stronie zaznaczmy grę The Sims 4. I tu możemy zarządzić, czy chcemy, aby modyfikacje nam się aktualizowały automatycznie. Ja oczywiście, że skorzystam z tej opcji, więc sobie ją zaznaczę, bo przecież takie jest główne założenie tego menadżera, więc chcę, aby to działało. Menadżer wydaje się być naprawdę dobrym, prostym narzędziem. Mam nadzieję, że pokazując Wam jego funkcję, rozświetliłam Wam to wszystko i że nie będziecie się obawiać z niego korzystać. Ja bardzo chętnie będę dalej testować jego możliwości, a jak będą się działy jakieś większe, przełomowe rzeczy, to oczywiście będę Was o wszystkim informować. Chciałam jeszcze podkreślić, że wszystkie modyfikacje, które są tam zawarte, są bezpłatne. Twórców można tylko i wyłącznie donate'ować, także kochani, jeżeli chcecie kogoś wesprzeć, to proszę bardzo, jest taka możliwość. Ale za żadną modyfikację bezpośrednio płacić Wam nie wolno. I to też się tyczy oczywiście tych modyfikacji,
modyfikacji na Patreonie i na wszystkich innych stronach pobocznych. I jej mówi wprost, że modyfikacje są darmowe i mają być i zawsze będą. I można wesprzeć bezpośrednio twórcę, ale nie można zapłacić za produkt, który on bezpośrednio stworzył na podstawie gry The Sims 4. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy podoba Wam się to narzędzie i czy będziecie korzystać z tego menadżera. A jeśli będziecie, to jeszcze zostawcie mi łapkę w górze. Subskrybujcie mój kanał, aby niczego nie przegapić. Dzięki wielkie dla moich wspierających za pomoc w rozwoju kanału. Was też, kochani, zapraszam do zakładki Wesprzyj, bo tam możecie odblokować chociażby zabawne, śmieszne emotki związane z moim kanałem. No i ode mnie to wszystko. Widzimy się jutro. Na razie, cześć, pa!